Transformation. Hotel. Dzień drugi. Pierwsze, co sprawdzamy dzisiaj, to oczywiście, co dzieje się pod kątem transformacji. Budziłem się w środku nocy. Musi być środek nocy, bo spojrzałem na telefon i widzę 3 rano. Zawsze mnie to śmieszyło, że ludzie mówią 3 rano, kiedy to nadal jest środek nocy. Ale rozglądam się po pokoju i widzę. Okna są zasłonięte, światło jest zgaszone, nie widzę, żeby żarówka się świeciła, ale ja widzę. A kiedy kładłem się, to pamiętam, że było ciemno. Pamiętam, że zasłony są szczelne. Pamiętam, że najmniejszy promień światła księżyca czy latarni z ulicy nie wpadał do środka, a teraz widzę. Wstałem szybko, podszedłem do okna, rozsunąłem zasłony i wyjrzałem na zewnątrz. Słońce oczywiście jeszcze nie wschodziło, ale wszystko widziałem, jakby był środek dnia. Przetarłem oczy raz, drugi raz, myśląc, że nie wiem, może mam jakieś powidoki, halucynacje. Przetarłem po raz kolejny, ale nie. Jest 3, a ja wszystko widzę. Nie wiem, może to jakiś efekt uboczny leków, które dostaliśmy? Może, nie wiem, może dzięki temu mój wzrok szybciej przyzwyczaja się do ciemności? Ale jest inaczej. Po prostu widzę. Położyłem się z powrotem spać, mając nadzieję, że do rana ta dziwna przypadłość mi minie. Okej, sprawdźmy teraz, jakie wydarzenie nachodzi mnie dnia drugiego. Obudziłem się zlany potem. Spojrzałem znowu na zegarek, jest 7:30 rano. Rozglądam się, pamiętając jeszcze, co wydarzyło się w nocy, ale wszystko jest normalnie. Zostawione, odsłonięte zasłony wpuszczają światło słoneczne i widzę normalnie, ale cały trzęsę się z zimna i z gorąca i z zimna znowu. Jestem cały przepocony, patrzę na pościel, która jest przemoczona od mojego potu i dalej telepię się. Drżę cały, czuję, że jest mi niedobrze. Czuję się jak podczas najgorszej grypy. No ale podobno to jeden z objawów COVID-a, więc w sumie byliśmy na to gotowi, że możemy mieć gorączkę, że możemy mieć drgawki, że może nas wszystko boleć. Byliśmy na to gotowi, prawda? Ale aż tak? Rozglądam się i widzę, że Adam siedzi obok mnie. Nie zauważyłem go wcześniej. Siedzi przy mnie, trzyma mnie za rękę, głaszcze ją delikatnie, pociesza mnie. Mówi, że on też nie czuje się najlepiej, ale nie wygląda aż tak jak ja. Nie jest cały blady. Zdążyłem zobaczyć na chwilę swoje odbicie w lustrze. Zauważyłem też, że mam nadnaturalnie małe źrenice. Ale, Boże, no jakie inne jeszcze efekty COVID-a zostały niezapisane, różne. Każdy przecież przechodzi go na swój sposób. Nieważne, owijam się szczelnie w kołdrę. Adam przytula mnie mocno, próbuje powstrzymać moje drgawki i po chwili uspokajam się. Dreszcze powoli przechodzą i jestem w stanie się uspokoić. Adam mówi, że to musi być COVID. Ale nie wziął pod uwagę, że mierzyłem temperaturę 3 razy, odkąd wstałem, a gorączki nie mam. Cały dzień przespałem. Obudziłem się znowu późnego wieczora. Wstałem, przytuliłem się do Adama i zacząłem płakać. Nie mogę patrzeć w żarówkę, nie mogę patrzeć na włączony ekran telewizora. Bolą mnie oczy. Przecieram je ponownie, raz, drugi, trzeci. Dziesiątki powidoków tańczą mi przed oczami. I znowu patrzę w ciemne kąty pokoju i widzę, jakby była tam rozżarzona żarówka. Patrzę na
włączone światło i oczy pieką mnie, jakby mi ktoś wypalał je pogrzebaczem. Jest za jasno, gaszę szybko światło i próbuję się uspokoić. Czuję swój przyspieszony puls. Patrzę na swoje nadgarstki, są spuchnięte. Czuję, jak pulsują wraz z biciem mojego serca. Patrzę, że bransoletka, którą mam na nadgarstku, jest mocno wpięta, wpija się w skórę. I widzę, jak cała rusza się w górę, w dół, w górę, w dół, pulsując razem z moim sercem. W takt, w rytm. Z obrzydzeniem i swojego rodzaju przerażeniem chwytam bransoletkę, zrywam ją szybko z nadgarstka, rzucam ją w kąt pokoju, garść koralików. Rozsypuje się z głośnym chrobotem po całej podłodze. A ja płaczę coraz głośniej. Wtulam się jeszcze mocniej w Adama i czuję jego puls. Przyspieszony, głośny, łomoczący. Po dzisiejszym dniu nadal mam przy sobie z pamiątek Walkmana, wciąż działającego. Straciłem bransoletkę, ale zyskałem pierwszą więź, którą sobie zapisuję jako bycie pocieszanym przez Adama, gdy byłem załamany stanem swojego zdrowia.